Dzień dobry, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki zwyczajny, niebestandardowy food haul. Będzie to food haul z Lidla, no bo skąd indziej mógłby być? U mnie w domu tylko wyposażamy się w Lidlu, w jedzenie i we wszystko inne. Ale na razie Wam się pokazuję, bo chciałam cztery produkty pokazać o tak po prostu w rękach. Natomiast całą resztę już zobaczycie ułożoną na stole i to już będzie zwykła spożywka. Udało mi się kupić cztery fajne produkty. Będą to gacie, bidon, smycz i coś fajnego do kalendarza adwentowego. Więc już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz to są takie szczeniaczki. Poleca Fakt, słuchajcie, te szczeniaczki. Brokatowe naklejki dla Ciebie, naklejki iskierki. Coś, co myślę, że mega spodoba się mojej Łucji. Będzie to zawartość jednego okienka w kalendarzu adwentowego. Kalendarzu adwentowym, więc zaraz muszę to schować. Mamy tutaj przepiękne naklejki, zobaczcie jakie ładne. Lucja kocha pieski, wszystko co z nimi związane, więc mamy tutaj szczeniaczki. No i te szczeniaczki, każdy z nich ma swoje imię, no i trzeba je powklejać w odpowiednie miejsca, żeby była cała fajna historyjka. Zaraz Wam pokażę. Bardzo urocze. O! Takie i są naklejeczki, które naklejamy właśnie zgodnie z tymi numerami. Naklejki same w sobie są piękne i myślę, że książeczka bardzo się Łucji spodoba. Ona sama w sobie już jest taka brokatowa. Więc książeczka Szczeniaczki, która kosztowała 9,99. Drugą i najważniejszą rzeczą, jaką kupiłam dzisiaj w Lidlu, była smycz. Nam się zepsuła jedna smycz i chodzę, po prostu męczę się wychodząc z psami. Jedna smycz jest super sprawna, która ma już ponad 10 lat. Na pewno więcej, jest 15. Przewieźliśmy tamtą smycz ze Szkocji i ona do dzisiaj działa i jest fantastyczna, natomiast już Wania przerobiła dwie smycze. Sięgnęłam po tą, bo jest po pierwsze ciężka, wydaje mi się solidna, kosztowała 35 zł, ale na nią dzisiaj był w Lidlu jakaś promocja, bo przy kasie 7 zł mniej wyszło, więc super. I to jest smycz, którą ja wybrałam, były dwie, do 20 kg i do max 35, więc my mamy tą dla większych piesków. Wania waży ponad 20 kg, ona jest ciężka, zbita i mega silna. Więc myślę, że taka smycz solidniejsza będzie dla niej spoko. I jest to dodatkowo, ona ma LEDy, słuchajcie, więc świeci. Myślę, że będzie całkiem spoko. Zaraz zaliczymy z nią spacer właśnie przy użyciu tej nowej smyczy. Oświetlenie LED i odblaskowe elementy ozdobne. Trzy funkcje świecenia: migotanie i stałe światło, szybko, wolno. Rozwijana z przyciskiem stop i blokadą. Ergonomiczna rączka z miękką wstawką dla psów o wadze do maksymalnie 35 kg. No więc taką fajną smycz udało mi się kupić. Kupiłam dla siebie coś genialnego. Powiem Wam szczerze, że były trzy kolory i bardzo chciałam czarny. Natomiast czarny miał wszystkie pozdzierane te tutaj napisy. No czyli jestem świadoma tego, że to się zedrze, ale nie chciałam już od nowości, żeby było pozdzierane. Jest to ogromna butelka na wodę z rączką, co jest wygodne, bo patrząc na to, że mieści się tutaj 2 litry, były też takie bez rączki, to one są moim zdaniem nieforemne, nie takie nieporęczne, o właśnie. Butelka kosztowała 25 zł i myślę, że będzie genialna i zmusi mnie do tego wypijania 2 litrów wody dziennie, bo naprawdę mam z tym problem. Ja zdecydowanie mam z tym problem, więc mam nadzieję, że to mi to ułatwi. No i mamy pokrywkę z rozkładanym ustnikiem, zintegrowaną słomką i hasła motywacyjne. Wiecie, mamy good morning, i tak dalej. I na końcu kończymy napisem You did it, czyli wypiłaś 2 litry. No myślę, że czy nawet 3 litry. Ile tu się mieści? 2 litry miało być. 2 litry, dobrze mówię, 2 litry. No i spoko, spoko, bardzo się cieszę. Mam tutaj rączkę, że ona się przyda tak na siłowni, ale ja bardziej chcę ją napełniać rano i wieczorem, żeby była pusta. Więc na tym mi najbardziej zależało. 25 zł. I kupiłam gatki. Gatki dla mojego męża. Fantastyczne. Ostatnio je wzięłam i teraz sięgnęłam po raz drugi po nie, bo naprawdę są super. Jakość tej bawełny jest cudowna. Tak się prezentują. Teraz wzięłam siwo-granatowe. Za pierwszym razem kupiliśmy całe czarne. I po prostu w domu zmierzył i mówi genialne, więc wzięłam, bo to są wspieramy zrównoważoną uprawę bawełny w Afryce, komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny, optymalnie dopasowanie dzięki zawartości elastanu lycra, dwie pary w składzie 95% bawełna i 5% elastan lycra. Więc mega super firma to jest Parkside, super gadki. Dwupak. I to są te cztery produkty, które chciałam Wam pokazać osobno, a teraz przechodzimy do zwykłej, cotygodniowej spożywki. No więc, come on, chodźcie.
Zacznę od najważniejszej części cotygodniowych zakupów, czyli warzyw i owoców. Wzięłam śliwki, takie dosyć twarde, fajnie, bo one dłużej poleżą po prostu. Ja zjadam dwie dziennie, mąż zjada dwie dziennie, więc spokojnie poleżą. Dzieci nie przepadają ze śliwkami, słuchajcie. Nie wiem, co się porobiło, bo Lucja lubiła, ale teraz... Kupiłam troszkę brukselki, będzie dzisiaj na obiad. Przepiękny, ogromny kalafior. Mam ochotę po prostu oderwać sobie różyczkę i pochrupać już na surowo. Uwielbiam na surowo kalafior, chyba bardziej nawet niż gotowany. Wzięłam duży słoik ogórków konserwowych, jedno opakowanie pieczarek, brokuł, niestety w folii, ale brokuł, był nawet dzisiaj w promocji. Trzy gruntowe ogórki, jedne takie biomarchewki, one są idealne dla dzieciaków do szkoły, a tylko jedno opakowanie, bo jeszcze mam w lodówce. Kiełki ze słonecznika, są to moje ulubione kiełki. Normalnie bym nie brała dzisiaj żadnych, ale jak zobaczyłam, że są ze słonecznika, bo one nie zawsze są, to od razu wzięłam wszystko, co jest, a były całe dwa opakowania. Banany, jeszcze takie, jak widzicie, potrzebują dojrzeć. Właśnie specjalnie takie brałam, żeby dłużej poleżały. Dwie papryczki czerwone, jeden raz głuszczyzna, z której będę robiła rosołek. Dwa razy borówki, które w tym czasie są okropnie drogie, ale była na nie jakaś promocja, wzięłam dwa opakowania. Przepiękne, twarde, mega cudowne jabłka, naprawdę są pyszne, one po prostu się nazywają jabłka czerwone, są cudowne, soczyste, mega chrupiące i twarde, właśnie to co uwielbiam. Oraz trzy razy miks sałat z rukolą, czyli mój ulubiony. I to chyba wszystko z warzyw i owoców, rozkładamy i pokazuję Wam resztę. Dobra, lecimy dalej, bo musiałam pięknie to porozkładać. Słuchajcie, mamy dwa razy mleko 1,5%, dwa razy ocet, to jest do sprzątania ocet, do czyszczenia, do udrożniania rur, do czyszczenia pralki. Super się sprawdza. Genialne dżemy, muszę Wam je polecić. Pierwszy jest truskawkowy, drugi jest morelowy. Obydwa są z mniejszą zawartością cukru. Naprawdę smaczne, pyszne dżemy, jemy je wszyscy. Tutaj mam takie udka i podłudzia z kurczaka, ten kurczak z zielonych ferm. Tutaj kurczak z zielonych ferm, ale filety z piersi kurczaka. Jeden raz wędlina, filet z kurczaka z piratki, makaron z świderki, jedna mąka tortowa, jeden raz bulion, bardzo fajny do gotowania zup, makaron do rosołu, przyprawa do piernika, słuchajcie, z genialnym składem, bardzo fajna mieszanka tych wszystkich przypraw w jednym opakowaniu, więc super, a pierniczki piec będziemy na pewno. Soda oczyszczona, to jest również do sprzątania i do czyszczenia, też działa przegenialnie. No i mamy pieczywko, bawiłam się w rozkładanie. Chlebek żytni dla mnie, 100% bez drożdży, mój ulubiony. Trzy rogale, kilka takich bułeczek z ziarnami, zwykłych kajzerek wielozbożowych czy tam ziarnistych. I takie zwykłe buły białe. Dalej mamy serek mozzarella, taki z większą ilością białka. I te moje ukochane serki proteinowe, trzy razy marakuja brzoskwinia, jeden raz truskawka. I skyr naturalny, no więc to tyle. Teraz będą już same pierdółki. Okej, lecimy dalej. Muszę Wam serdecznie polecić te krakersy. Od razu ostrzegam, że te sweet... Spicy sweet tak naprawdę są mega ostre. Czerwonych w ogóle nie bierzcie, jak nie lubicie mega, mega ostrych rzeczy, bo to jest super pikantne, nie da się zjeść całej paczki na raz, ale krakersy mają genialny skład, no i są fajnym po prostu zastępstwem dla chipsów i innych ostrych przegryzek. Tutaj ulubione chipsy dzieciaków, czyli soczewica, pomidor, bazylia. Tu dwa razy wzięłam, słuchajcie, te proteinowe. Ich się w ogóle nie opłaca brać. Natomiast dzisiaj było, jak jedne weźmiesz, to drugie dostajesz. Jeden plus jeden po prostu, dlatego wzięłam. Ale są pyszne. Guacamole bardzo dobre, też ostre, takie spicy. Mówię o tym, przepyszne. Można oczywiście samemu w domu zrobić. Ale po co, jak można kupić czasami od czasu do czasu. Gryka, super dodatek do wszystkich jogurtów. Ja uwielbiam jogurty z owocami. I właśnie jako coś do pochrupania na wierzch sypię tą grykę. Jest pyszna. Pyszna, pyszna, naprawdę. Źródło magnezu, więc serdecznie polecam. Bułka pita, ale właśnie ta z tego tygodnia greckiego jest przepyszna. Bardzo ją lubię, ona jest z czosnkiem i kolendrą. Więc takie bułeczki pita. Mango przecier, w 100% z mango. Genialny do robienia swoich lodów, czyli robię dzieciakom po prostu lody w tych pojemnikach na lody, więc super. Dwa razy wafle ryżowe wieloziarniste, jeden raz chrupki kukurydziane zwykłe, sok pomarańczowy jeden raz i te myjki moje ulubione. No i słuchajcie, to tyle.
Jeszcze powinnam tu pokazać zgrzewkę wody gazowanej, zgrzewkę soku jabłkowego, ale to już mąż się tym zajął i wyniósł, więc tego Wam nie pokażę. To wszystkie zakupy, jakie zrobiłam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!